Dobra, trzeba zatrzymać trolle. Są dwa śnieżne tym razem. Naura. I fajnie byłoby, kurwa, nie umrzeć. Tym misiem to może być niełatwe. O ja pierdolę. Miś, kurwa, pies, kot, szczur. Ja pierdolę. Poczekaj. Powiedziałem poczekaj. Nie znasz, kurwa, któregoś tam przykazania w tym? W testamencie mojej starej? Ała! Daj mi wejść na konia. No proszę cię! Już gwizdzę przecież nawet! Stop! Stop! No już idą dalej, z powrotem dalej, do przodu, no! Zatrzymajcie się! I command you, kneel! Au. Au. No ten miś, kurwa, znowu przyszedł, no. Ty kurwy sy... Jak w tej karecie nie będzie niczego zajebistego... Dobra, otwiera się, otwiera się, otwiera się. No i mnie przytula do brzuszka. Biały item. Kamień Kowalski 1. Kamień Kowalski 1. Nie wierzę. Wypierdalaj. Nie wierzę, bo... Chciałem powiedzieć, że nie wierzę, że to przeżyłem, nie? Żygnął na mnie, kurwa, krzykiem. Mówiłem, mądry zgradek. Na ryju w kazaniu. O chuj. Kamień Kowalski 1. Zgon plus 1, dziękuję. Jeszcze odwierz rubr, bubr, łoś, lis, wilk, kuna, koń, bydle, ryju w kazaniu. Jakie to było w filmie? O kurwa. Ojej. Dobra. Przynajmniej mogę to odhaczyć. Chłopaki nie patrzą, okej. Mogę to odhaczyć, że już to zrobiłem i nie muszę tego robić więcej. Trzymaj się, Piotr Oskar. Dajcie mi moje dusze. Tam nie było tego dużo, ale... Dajcie. Gib. Właśnie, będzie ten. Będzie... O, jak on ma na imię? Iggy? Iggy da mi jakieś tam itemy do kupienia. Widzę trzy, może cztery nawet? Nie, trzy. Właśnie. Właśnie. Zanim podejdziemy do Iggy'ego, pójdźmy do Blythe'a, do Kalego, później do Blythe'a. Pogadajmy z Blythe'em. Teoretycznie zabiłem już tego, Dariwilla, nie? I w jego miejscu, i prawdziwego też. I być może będę miał jedną opcję więcej do kupienia. Czy wiesz, co to jest reinkarnacja? Czy słyszałeś w życiu tak długi wyraz? Oczywiście, że wiem. Znaczy, że rodzę się, kurwa, jako twoja stara. O wyciu w lesie mgieł. Kliknięcie palcami, dobra gitara. Czyli emotki nie są randomowe. Bo. No więc. Co tam było zamiast ten? Zamiast misia. Nie pamiętam. Tak w ogóle znam jiu-jitsu, taekwondo i kilka innych trudnych słów. Dalej. Furthermore. Dobra, jest Blythe już. A tu jest po prostu ten. Dobra, gdzie jest pstrykanie? Jestem ślepy. Halo? Pstryknięcie, okej. Kurwy syn. Dobra, zabijemy to gówno. A właśnie, czy tu byłem na dole w ogóle? Czy nie? Byłem na bank, byłem. Oczywiście, że tak. Dobra. Kici, kici, piesku! Spuścił się. Ło! No nie tędy, panie. Hello. Dobra. Pogadane. Teraz, cofnijmy się do Dariwilla, tam gdzie powinien być Dariwill, czyli tutaj. I zobaczymy, czy on mi zaliczy to jako zabicie jego. Bo po tym, jak zabijemy Dariwilla, normalnie Blythe mówi, że o, jak znajdziesz mojego kolegę Iggy'ego, to powiedz mu, że odjebałeś dla mnie fajną robotę. Ale czy tak będzie też teraz? Stoi. O, okej. Tak, okej. Teraz możemy grać z Iggy'em. Gitara. Odjebana robota profesjonalnie. Wiesz to, Kunolis? W sensie, Blythe?
Dobra, co będzie zaraz zamiast tych śmieci? Tu są zazwyczaj tacy niewidzialni, znaczy, no, magowie, którzy znikają, o, nie są niewidzialni. I gdzieś tu jest kurwa zejście do bossa, którego ja nigdy za chuj nie pamiętam, w którym ono jest miejscu. Au. Zejście do bossa jest niewidzialną ścianą, o której ja nigdy nie pamiętam. Przechodziłeś przez nie? Kurwa. No tu nie, tu nie. O, to jest to? O, fuck. To nie jest to. O, to jest to, okej. Okay. Stop! Stop, stop. Okej, okay, nie wejdę tu, nie? Dobra, co tu mnie czeka? Okej. Okay. Rozproszyliśmy się. Znowu. Okej, okay, jego to w ogóle nie boli. Myślałem, że go odrzuci na koniec, ale nie. Nienawidzę chudego go skina, naprawdę. Okej, okay, dawaj kurwa okrągłego kręcioła. Czy miękkiego fiuta. On coś dropi, czy to jest tylko nagroda? Chyba nagroda tylko. Ha, chudy foreskin. Czytałem. Chubby foreskin. Kurwa, topór ręczny. Topór ręczny. Taki śmietnik. Dajcie mi w końcu tą wielką runę. Jaką? Jedną chociaż. Jedną. Jak dostanę jedną, tak? Dobrze pamiętam? To mi Enya powie, mordo, masz tu fajny nowy worek. Na talizmany. Nie ma, kurwa, zamknięte. Też chujowo brzmi, trochę tak. Chubby foreskin. Dobra, co on mi sprzedaje? Znam Blythe'a, mordo. Proszę, uważaj. Wysłał mnie Blythe. Tak, 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 tak. Daj mi lepszy item jakiś specjalny. Kup. Okej. No nie jest to wielkie nic. Wielkie gówno to jest generalnie. Jest dużo złotych strzał, tanich. Jeśli mam być szczery, ale tak poza tym to trochę trasz. Dobra, przynajmniej mogę ten soczek wzmocnić. Wii Ping Ping, Peninsula. Na Early Eden też prawie już skończona, gratuluję. Plus jeden tutaj, plus jeden tutaj. I plus jeden do tego, że chce mi się lać. Więc jest domy krani przed nami. Ale najpierw tam jest jeszcze żółczek jeden, nie? Z niego zwyczaj dropi takie gówno, co się nazywa Frost Horror Stomp. Nie znam nazwy po polsku, nie pamiętam. Ale teraz puści coś innego na bank. Jak poleci znowu to samo co zawsze, to się dziwię. Avenged Sevenfold wydaje nowy album, co za kupa. Nigdy ich nie słuchałem, szczerze mówiąc. Nigdy nie miałem jakoś fazy na ich muzykę. Jest fajna, ale nie mam ten. Dobra, gonimy go. Gonimy. Po drodze go złapię. Nie, zakręcił, kurwy syn. No nie. Tu go złapię. To jest naprawdę trash run. Trash run. Sztylet do rzucania? Serio? Czy System of a Down słuchałem? Oczywiście, że tak. Całe gimnazjum. Teraz też się zdarza czasem, ale dużo, dużo rzadziej. Zresztą mi słuchać po Saints Row 2. O proszę. Czy jest jakiś zespół, który mi się wkręcił? Przez grę jakąś? Wkręcił mi się. Anonimowy pan, podkreślenie, potwierdzenie. Siema, anonimowy, dobry wieczór. Kręciło mi się i to tak mocno, mocno. To jest zespół, który ja uważam za jeden z moich najbardziej ulubionych na świecie. Śmiertelny grzech ognia. Jak grałem w GTA Vice City. Dawno, dawno, dawno temu. Zresztą, kiedy wyszło GTA Vice City? 2004 rok pewnie, może trzeci? Coś koło tego? To mi się wkręciło Motley Crue. I do dzisiaj jestem w chuj wielkim fanem Motley Crue. Kocham ich po prostu. Złoty run i kamień. 2002 chyba. Aż tak stara jest Vice City. Fuck. Ja pamiętam jak byłem w podstawówce właśnie.
I mój kumpel mówił, że on gra w GTA 3. On miał GTA 3 u siebie na kompie, a mój komp był za słaby na GTA 3. I poszedłem do sklepu, pierwszego, lepszego, takiego typowego... piosku ruchu. I tam było GTA 2 do kupienia. Za 20 zł. Ja to GTA 2 kupiłem. I... wydałem na to cały mój hajs, jako gówniarz. 20 zł, halo, to nie chodzi piechotą. Ale to była gra, w którą napierdalałem tak długo, tak dużo, że to jest po prostu kosmos. Au. Ej, to miejsce jest nawet przyjaźniejsze, jak nie ma tu rączek, które mogą ci w każdym momencie wyskoczyć spod ziemi. Oprócz tego jebanego wielkiego psa. Kota. Lwa. Okej. W Vice City jeździłem autem i słuchałem radia, bo dobra muza leciała, prawda? Legendary, please, dajcie mi wielką runę w końcu! Wizerunek Goodricka. O. No to nie jest wielka runa. To nie jest wielka runa. 2.5 do San Andreas, tak. San Andreas pamiętam, że kupiłem niewiele po premierze. Z mojej długo odkładanej kasy. Nie wiem, w sklepie typu Media Expert. Dałem za to ponad 200 zł, pamiętam. Ale no... miałem GTA San Andreas w oryginale. I pamiętam, że pożyczyłem je kuzynowi mojemu. Do którego za tydzień jadę na wesele. Do dzisiaj tego mu nie zapomniałem. Dlatego mam marynarkę kupioną generalnie. Pożyczyłem tą grę mojemu kuzynowi. Nie zrzucaj mnie. I wróciła ta gra do mnie po pół roku i płyta była cała popękana. Komputer jej kurwa nie widział po prostu. Myślałem, że go zajebie generalnie, nie? Bo ja z moimi kuzynami za gówniarza to się dość mocno trzymałem. Ten kuzyn, do którego na wesele jadę właśnie, któremu pożyczyłem grę, San Andreas, ma jeszcze swojego brata. I my za gówniarza dużo graliśmy generalnie u siebie, nie? Wyglądało to tak, że ja albo do nich idę grać, albo oni przychodzą do mnie grać, albo idziemy grać w piłkę. Na dwór. Ale no. Mam nadzieję, że jak się na jego weselu upierdolę, to nie będę mu tego wypominać. Ty Marcinek, a pamiętasz jak ci pożyczyłem GTA San Andreas? Ja nie chcę wracać. Cofnijmy się tak, po prostu. Jak masz jeszcze te płyty, to daj mu w prezencie. O Jezu, a czy wiesz co, będę w sumie ten, będę w moim domu normalnym, że tak powiem, nie w moim mieszkaniu, zanim tam pojadę, więc teoretycznie będę miał dostęp do tej płyty, nie? Z tym, że ja wątpię, że jemu się to jakoś w pamięci, weszło mu to w pamięć, wątpię, bo on nawet wtedy miał takie, o czym ty gadasz, nie wiem. Dzięki Melpińskie Podziemie za follow na YouTube. Pójdziemy. Tędy. Więc. O nie, crash. Znowu crash. Or is it? Czy to tylko lag? Nie, to jest crash. To znowu crash. Crash gry, okej. Okay. Czyli wypijmy za to, żeby się safe nie wyjebał? Please. Potężny skok skraszował grę, tak. Potężny. Mega silny. Najsilniejszy skok. Jestem tutaj, okej. Okay. Dobra, to ważne, że tutaj działa, nie? To, że jest poprzedni checkpoint, to jest takie, no, przebiegniemy, mamy czas, nie? To jest parę sekund roboty. Chyba, że nie przeżyję. Kurwa. O kurwa, kumem mnie okumił. Calculated. To było wyliczone, że ja tu chciałem skoczyć, nie? Generalnie. Kamień 4. Come on! Same kamienie mi dropią! To nic pod stołem nie ma, nie? To nie jest tu nawet. Dobra, tu zazwyczaj jest u Rumi. Okej. Okay. Dobra, zabijmy najpierw to. No nie, nie, halo! Okej, okay, myślałem, że kolejny crash będzie. Crashe w... to jest kolejna broń pod wiarę. Gdzie ona jest, kurwa? Tutaj. Ha. Nie mogę włączyć, bo nie mam many, ale...
Zawsze chciałem run zrobić z tą bronią, ale nigdy jakoś nie miałem okazji. Hom, hom, hom. Znaczy mam już jedną ciężką broń, która wali wiarą, więc nie wydaje mi się, że będę chciał kolejną wzmacniać, ale... Kiedyś zrobimy prawdziwy run, prawdziwego, kurwa, paladyna, który będzie grał właśnie z tą bronią konkretnie. I tyle chyba, jeśli chodzi o ten zone na tym poziomie. Teraz pójdziemy wyżej. Jak Zek, ze parę sekund roboty, dokładnie tak. W moim przypadku na pewno. Dobra. Teraz musimy znowu dojść na sam koniec. A propos dochodzenia i Zegzu. Bez skakania w dół teraz. Teraz bez spuszczania się. Paweł, czemu ty masz taki dirty mind? Ja wiem czemu, bo to czat, nie? Ja sam bym tak nie powiedział nigdy. Ja jestem zbyt grzeczny, żeby takie głupie rzeczy mówić. Jebany Rumber. Nie bądź taki skromny, oboje wiemy, że jaki jesteś. Obaj chyba, nie? Przepraszam, musiałem. Obaj. Ja uważam siebie jako mężczyznę za mężczyznę. Obaj to. Dobra, co będzie zamiast tej pieprzonej Loretty? Kurwa, boję się. Loretta to jest jeden z bossów, który teoretycznie nie jest głównym bossem, ale wydaje mi się, że może mieć coś głównego pod siebie podstawione. Złote nasienie. Złoty kum. Nie trafisz. Ała, trafił. Nie! Złota przysięga. Kurwysyn. Łatwo. Łatwo. Dobra, ale zanim pójdziemy na Loretta, jest taki jedno miejsce takie tutaj, bardzo blisko nas, które często jest przeze mnie olewane, bo nie ma sensu tam chodzić. Ale jest taka pseudowioska. Pseudowioska. Takich śmieci zwanych banami. Czy pokażesz swojego zgretka? Develuch, wychodź spod łóżka. Chodź, pokaż się na streamie. Ale no, tu jest właśnie takie miejsce jedno, gdzie są dbany. Może tam jakiś item będzie warty uwagi? Byłoby dość miło. Jest albinauryk. Wychodzę, dochodzę, no i łatwo. Czemu runiczny misiu jako boss jest 10 razy łatwiejszy niż runowe misie w Overworldzie? Nie wiem. Czy ty grasz rune level 1? Ciągle? To tu? Serio? Okej. To nie jest tu. To było tam. Gram RL1 i spadł na jakieś 7 hit. Kurwa. Co ty do niego poszedłeś? Jaki był twój cel w tamtym miejscu? Znaczy, bo samo to, że zabiłeś go, to szacun. Tak powiem, ale w jakim celu do niego szedłeś? Czy po prostu eksplorujesz? For fun. Bo to też potrafię zrozumieć i to jest też respectable, nie? Wszystkich bossów na RL1? O kurwa. A jakiś dodatkowy cel sobie robisz? Typu, nie wiem, zero summonów i tak dalej? Zakładam, że tak, bo ty jesteś tak uparty jak ja, co najmniej. Z tego co zauważyłem po twoich streamach. Że jak ty się uprzysz na coś, to chuj. To jest mój run, to jest mój challenge. I wypierdalaj, to są moje zasady. Ja to szanuję mocno, generalnie. Oj, nie trafił. Dwa w jednym. Nie symuluję, dopóki jakoś jebitnie nie będę zdesperowany, to nie korzystam z prochów, okej. Okej. Znaczy ja na RL1 się przekonałem, że są bossy, które nawet łatwiej zrobić bez summonów, o dziwo. Bo summony są fajne, o ile są silne, ale czasem jest tak, że chcesz bić... O Jezu. Przeciwnika w tym samym... O Jezu. W momencie, w którym bije je ten summon i w tym momencie robi się trochę słabo, dlatego że bossy bardzo lubią zmieniać agro w losowych momentach. Nawet w środku kombosa boss potrafi zmienić agro. Zaatakuje dwa razy twojego summona, ale trzeci atak kończący, ten, który ma najwięcej damage'u, wejdzie w ciebie, nie? Odwróci się i zajebie ci 180. I to jest na RL1 zabójcze, nie?
I o ile na normalnym ranie to, a tam hita dostałeś jednego na ryj, to się pozbierasz. O tyle na RL1 to jest takie, aha, okej, okay, czyli zaczynamy od nowa. I ja sobie to uświadomiłem chyba po raz pierwszy, walcząc z tym strażnikiem na koniu. Smoczym strażnik, smoczy chuj tam na koniu, przed wejściem do stolicy. Szata zabójcy omenów, come on. Kamień 1-2, okej. Okay. Mietnik. Dajcie mi coś wartego uwagi, proszę was, naprawdę. Anything. DTS to akurat uwielbiam designowo i nienawidzę w walce, więc będzie zatruty, bo chyba na SL1 da się wciągnąć sobie na trującą mgłę. Pewnie się da, możliwe. Ja go on był dla mnie pierwszą taką prawdziwą blokadą, że okej, to jest pierwszy boss, na którym się muszę starać rzeczywiście, żeby go zabić. Tam jeszcze nie byłem. I on mi dobre kurde ze 2 godziny łącznie zajął. Co najmniej, tak mi się wydaje. Zresztą tam jest jakiś item na dole. Ja wiem, że już tam byłem, ale to weźmy go. Za daleko, okej. Au! Item! Au! Kurwa, ilu tutaj łuczników jest? Ten lata i do mnie strzela, ten boi i do mnie strzela. Tam jeszcze ktoś z prawej, ja pierdolę. Okej. Okay. Jeszcze ty gnoju. Nie. O! Dobrze. Witaj! Kurwa. Mam nadzieję, że się nie okaże, że jakiegoś moba może dropnąć wielki run. Do tego zgona w rogu grawitacji. O! Nie wiem, czy umarłem. Wierzę ci, że umarłem. Nie pamiętam. Ale wierzę, że umarłem rzeczywiście i zapomniałem. To ma sens. Dobra. Latenna, nie Latenna. Ona się nazywa Loretta. Jaka moba? Heroes of the Storm. Tylko i wyłącznie. Hot Gang Beach. Ani LOL, ani Dota. Heroes of the Storm. Blizzard. Szmato. Nie, ja kocham Hotsa. Mimo tego, że Blizzard zabił tę grę. I chuj im w dupę za to, bo to jest piękna moba. Moja ulubiona. To nie jest malenia, prawda? To nie jest siedząca malenia, ona jest ruda. Ona jest ruda. Malec stary też zgnilizny. Okej, przynajmniej jest duża arena, nie? Może tylko pierwsza faza. Tak agresywnie od razu? O, już? O, kurde se. Tak ostatni. O kurwa. No nie, nie gadaj. Paweł, nie gryduj kurwa jak dziwka. Wyjdźmy z krzaków. Możesz to zrobić. Palcem w dupie, tylko że gridujesz jak dziwka. Stamina! Kurwa no, znowu gliduje.
Grid! O nie, 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 nie. Nie! Dwie fazy. Okej. Lepiej teraz niż później, nie? O tym. A to tak. No nie! Kurwa, to krzesło! To krzesło. To krzesło, które biegłem. To dziwka.